Dzień dobry, witam jeszcze raz serdecznie. Bardzo serdecznie zapraszam. Pan dr Jerzy Wasserman, ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Dziecięcego imienia profesora Jana Bogdanowicza w Warszawie. Pani dr Agnieszka Hemperek, psycholog, jest z nami zdalnie z Krakowa, Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Poradnia leczenia uzależnień. Dzień dobry pani doktor. Pan doktor Mariusz Sokołowski, Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego, były rzecznik Komendy Głównej Policji. I pani Mirosława Kątna, psycholog kliniczna, przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka. A tytuł naszego panelu: nie tylko Kamilek z Częstochowy, przemoc domowa wobec dziecka. Wszyscy pamiętamy tragiczną sytuację, żyła tym cała Polska. Tylko że jest takie wrażenie, że takimi sytuacjami, że żyje cała Polska, one się zdarzają co jakiś czas, co kilka miesięcy. Jest głośno, wszyscy protestują, wszyscy zastanawiają się, co zrobić, żeby sytuacja się nie powtórzyła, i sytuacja co jakiś czas się powtarza. Doktor Andrzej Bolandra, koordynator Centrum Urazowego dla Dzieci w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, który leczył chłopca, mówił, że takich dzieci trafia do nich kilkanaście rocznie, a biorąc pod uwagę wszystkie SOR-y w Polsce, szpitalne oddziały ratunkowe, przemoc wobec dziecka może dotyczyć kilku tysięcy dzieci rocznie. Nie wiem, czy państwo tutaj się ze mną z tym zgodzą, z tym stwierdzeniem. I jeszcze takie zdania. Są urazy, które nie mogły powstać przypadkowo. Oparzenia typu skarpetki, rękawiczki, efekt zanurzenia stóp czy rąk w gorącej wodzie, oparzenia pośladków i krocza, po zanurzeniu we wrzątku. To była kara za moczenie nocne. To były przypadki, które pan doktor opowiadał, innych dzieci, które były hospitalizowane w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Panie doktorze, tu się zwracam do pana doktora Jerzego Wassermana, który od wielu lat szefuje szpitalnemu SOR-owi szpitala na Niekłańskiej. Panie doktorze, czy takie przypadki jak Kamilka zdarzają się? Czy ma pan do czynienia z takimi przypadkami? Tak, kilka do kilkunastu razy w roku. To nie jest takie proporcjonalne. W jednym roku jest kilka takich przypadków, w innym roku kilkanaście. I ja sobie myślę, że te dzieci zgłaszają się do szpitalnego oddziału ratunkowego w domyśle do lekarza takimi trzema drogami. Jedna droga taka na spokojnie, to kiedy rodzice dziecka przychodzą coś sprawdzić. Oni zawsze kłamią w wywiadzie. Oni mówią, że może dziecko jest chore, oni przyszli do SOR-u, żeby je zbadać. Nigdy nie mówią prawdy. Pokażę państwu kilka zdjęć takiego dziecka, które przyjmowałem kilka lat temu. Czteromiesięczne dziecko, które zgłosiło się do nas, ponieważ rodziców zaniepokoiło pogrubienie lewego ramienia. To jest akurat złamanie podstawy paliczka podstawnego ręki lewej. To złamanie rozpoznaliśmy później, zaznaczyłem strzałką. To po kilku dniach dopiero wyszło. Poproszę. To jest kolejne złamanie podstawy paliczka podstawnego palca drugiego. Też to wyszło po kilku dniach już w czasie hospitalizacji. I poproszę. To jest złamanie lewej kości udowej, zagojone w nieprawidłowej pozycji, nieleczone, dlatego ta kość udowa jest tak wygięta. Tu były duże urazy i powtarzalne. Żeby złamać kość udową u niemowlęcia, to trzeba naprawdę bardzo się wysilić. Poproszę. To jest kość udowa w drugiej projekcji. Jeszcze jedno. To są zdjęcia czaszki, w których nie ma zmian urazowych i na szczęście tu się nic nie stało. To jest czaszka AP, to jest bok. I to jest takie zdjęcie, które ja rekomenduję, żeby je robić. My to nazywamy takie zdjęcie baby gran. No, naszemu technikowi nie do końca to wyszło, ponieważ powinny być jeszcze kończyny dolne. Tu widzimy lewą kość ramienną. Z tym rodzice przyszli z tym chłopcem do szpitala, bo stwierdzili pogrubienie ramienia lewego. To pogrubienie to jest obfita blizna kostna po złamaniu trzonu kości ramiennej.
nieleczonym, które się zagoiło samoistnie. Proszę zwrócić uwagę, że w obrębie prawego przedramienia jest zagojone złamanie kości promieniowej w połowie długości trzonu, też nieleczone. Powinny być jeszcze kończyny dolne, to wtedy jest taki prawdziwy... Czyli to dziecko było wielokrotnie bite, czteromiesięczne dziecko. Poproszę i ostatnie, to jeszcze to przedramię. To jest, proszę zwrócić uwagę, dlaczego to ramię było pogrubiałe, bo to jest złamanie trzonu kości ramiennej zagojone w nieprawidłowym ustawieniu z obfitą blizną kostną, nieleczone. I ostatnie, złamanie trzonu kości udowej prawej, zagojone, proszę zwrócić uwagę, ile złamań kości u czteromiesięcznego dziecka. I poproszę. No i to kość udowa w drugiej projekcji, tak jak ona wygląda. A panie doktorze, co ci rodzice mówią? Przychodzą z tym dzieckiem i... Oni mówią tylko nie, bo chciałem powiedzieć, że ci rodzice poprzedniego dnia odbili się od przychodni przy ulicy Patriotów w Wawrze, gdzie byli u pediatry i pediatra powiedziała pani doktor, że no tak, to właściwie powinno być do chirurga, ale oni się nie dostaną do poradni. To proszę, by dała im skierowanie do poradni chirurgicznej, bo teoretycznie z dzieckiem się nic nie dzieje, jest w dobrym stanie, ale jedźcie do SOR-u, to tam taki bypass przez SOR. Tak? I trafili na mnie. Ale ta pani doktor pracuje do dzisiaj w tej poradni, na pewno stawia trafne diagnozy i wdraża prawidłowe leczenie. Pracuje w przychodni na Patriotów i jeszcze dodatkowo w przychodni rejonowej czy w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Józefowie. A proszę powiedzieć, kiedy ma pan w ogóle podejrzenie, że to jest uraz, który nie powstał tak po prostu przypadkowo, tylko wtedy, kiedy rozbieramy dziecko i widać liczne zasinienia w obrębie powłok ciała w różnych miejscach, stare otarcia na skórka, często te dzieci są zaniedbane higienicznie, mają ślady na przykład oparzeń, zagojonych oparzeń po gaszeniu papierosów na kończynach. I jeszcze dodatkowo te podbiegnięcia krwawe mają kształt ręki bądź przedmiotu, którym to dziecko było uderzone. A co ci rodzice mówią? Co temu dziecku się stało? Mama wyszła na chwilę po zakupy do sklepu i zostawiła dziecko z drugim dzieckiem i to dziecko uderzyło. I taką sytuację mieliśmy kilka lat temu, kiedy dziecko właśnie z licznymi obrażeniami, matka zgłosiła się do szpitala zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, tam to jest szpital dla dorosłych, obejrzał chirurg ogólny, napisał stan po urazie głowy i cytuję, trzeba jechać na Warszawę. Tak w Grodzisku mówią. I mama zamiast pojechać na Warszawę, ponieważ był już zmrok, to poszła do domu, położyła dziecko spać. Następnego dnia trafiła do poradni chirurgii dziecięcej Instytutu Matki i Dziecka. Nie wiem, jak się dostała. Może on jej dał skierowanie, a tam lekarz powiedział, nie, no oni właściwie się tym nie zajmują. Niech pani jedzie na Niekłańską. To jest taka dosyć trudna droga, bo to dziecko nie zgłasza się bezpośrednio do SOR-u. Oni przychodzą do lekarza opieki podstawowej, do SOR-ów dla dorosłych, do poradni. Nie trafiają od razu do SOR-u. No to tyle. A kiedy, jak właśnie ma pan takie podejrzenie, że to jednak jest wynik po prostu przemocy wobec dziecka, co pan wtedy robi właściwie? Przychodzi taki rodzic z takim dzieckiem. Jak tutaj należy postąpić w tym przypadku? Jak lekarz powinien postąpić, gdy ma takie podejrzenie? Znaczy, jeden z takich badań obrazowych, które robimy, to co pokazałem, to się nazywa to badanie Baby Grand, czyli tak. Taki cały układ kostny niemowlęcia na jednej projekcji. Proszę zwrócić uwagę, jak my dużo robimy zdjęć. Następnie oglądamy to dziecko, opisujemy te poszczególne obrażenia i wprawny chirurg dziecięcy od razu rozpozna zespół dziecka krzywdzonego i on musi być łagodny w stosunku do tych rodziców. To znaczy? To znaczy przemawiać do nich w sposób taki bardzo stonowany, no, że tak jest, że w takim razie my zostawimy dziecko do hospitalizacji, za chwilę założymy historię choroby, państwo się muszą podpisać zgodę i przyjmiemy dziecko do szpitala. Nie może prezentować
takiej postawy konfrontacyjnej. To jest zdecydowanie błąd. Lekarz, który rozpozna zespół dziecka krzywdzonego, nie może konfrontować się z rodzicami. Znaczy nie może w żaden sposób dać im znać, że coś podejrzewa. Dokładnie. Rozumiem, że chodzi o to, żeby dziecko zostawić w szpitalu. Tak. I żeby oni bez problemu się zgodzili. Proszę pamiętać, że oni przyszli tylko sprawdzić. A proszę powiedzieć, no bo to pan rozpoznaje, zrobi pan te zdjęcie rentgeny, ale co powinien zrobić ten lekarz na wcześniejszym etapie? Właśnie obejrzeć lekarz dziecko. Zbadać i obejrzeć dziecko. I już na tej podstawie już powinien... Powinien postawić wstępne rozpoznanie. Mieliśmy takie dziecko jeszcze, jak pracowałem w poprzednim szpitalu dziecięcym 20 lat temu, gdzie to był trzylatek, który był okładany przez rodziców, był bity w brzuch. I dziecko przez ostatnie dwa dni stało się takie markotne, osowiałe, nie chciało jeść, wymiotowało, gorączkowało i rodzice się przestraszyli, że przesadzili w tym biciu. Wezwali prywatnego lekarza pediatrę do domu, który stwierdził, że coś jest niedobrze, że powłoki brzucha są deskowato napięte, że dziecko może mieć zapalenie otrzewnej. Kazał rodzicom wezwać pogotowie, poczekał aż to pogotowie przyjechało. Pogotowie zawiozło dziecko do jednego z dziecięcych szpitali w Warszawie. Okazało się, że to dziecko od dwóch dni miało zapalenie otrzewne i w następstwie perforacji jelita cienkiego. Na szczęście trafiło na dr Krystynę Iwaszkiewicz, której miałem przyjemność pomagać do tej operacji. Zakończyło się usunięciem fragmentu jelita cienkiego, zespoleniem bez pomocy, bez potrzeby wykonywania stomii. No i ten chłopiec wyzdrowiał, ale to jest jakiś cud. On dwa dni miał zapalenie otrzewne i to, że on przeżył, to jest absolutnie cud. A proszę powiedzieć, czy pan na SOR-ze i lekarze na SOR-ze są czujni? Czy jakby wiedzą, że takie sytuacje się po prostu zdarzają? Czy tak. Ci lekarze, którzy dyżurują w szpitalnych oddziałach ratunkowych, oni są wyczuleni na to. Chciałam zapytać pana doktora Mariusza Sokołowskiego, no to jest jeszcze chyba jeden też mikrofon, także proszę powiedzieć, jak często policja ma do czynienia z takimi właśnie tego typu interwencjami i co policja może? Jak często mieliście takie zgłoszenia? Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że liczby, o których tutaj mówimy, są tylko wierzchołkiem góry lodowej, że my w większości nie wiemy o przypadkach przemocy w rodzinie. Tak, bo to są przykłady już naprawdę bardzo drastyczne. To jest to, kiedy coś już wychodzi albo kiedy ktoś się decyduje na to, żeby zgłosić, żeby powiedzieć, albo ktoś zauważy już takie ślady, zauważy ślady przemocy w rodzinie. Patrząc na statystykę policyjną, w ubiegłym roku policja odnotowała ponad 60 tysięcy wszczęć procedury niebieskiej karty, z czego około 12 tysięcy dotyczyło osób małoletnich. To jest to, o czym wiemy dzisiaj, 12 tysięcy. Ale jeszcze raz powiem, my o wielu sytuacjach nie wiemy. Dla wielu osób niestety w naszym kraju jeszcze bicie dziecka, przemoc wobec dziecka jest czymś naturalnym. Dla wielu osób naturalnym jest nie interweniowanie w takich sytuacjach, nie zwracanie uwagi, bo traktowane jest to jako sposób wychowania i niestety w wielu sytuacjach traktowane jest, mówimy o pewnej tajemnicy poliszynela. Wszyscy wiedzą, że coś się dzieje, ale nikt nie chce interweniować, bo nie jest to moja sprawa. Ja nie będę o tym nic mówić. Z przerażeniem też patrzę na sytuację i pamiętam z przeszłości sytuację, kiedy nawet urzędy, urzędnicy albo też instytucje, które były do tego zobligowane, też traktowały tłumaczenia rodziców, opiekunów jako wiarygodne, oddając takie dziecko dalej w ręce, powiedzmy sobie szczerze, oprawców. Więc po to między innymi prowadziliśmy jeszcze w policji, pamiętam jak byłem i nawet temu służy ta konferencja, uważam edukację wielu ludzi, żeby nie pozwalać na takie sytuacje. To co pan doktor przed chwilą powiedział, ktoś zbagatelizował sytuację dziecka, które trafiło dopiero dalej. Dobrze, że trafiło. A co dobrze, byłoby, gdyby trafiło, nie trafiło? Tak. Mówimy dzisiaj o sytuacji tytułowego naszego bohatera, który stał się ofiarą znęcania się rodziców nad dzieckiem, ale o takich sytuacjach my niestety słyszymy co pewien czas. Mi nie raz, kiedy byłem rzecznikiem policji, przychodziło mówić o takich sytuacjach, analizować takie sytuacje i okazywało się, że tak naprawdę sąsiedzi wiedzieli, szkoła wiedziała, rodzina wiedziała, ale wszyscy to traktowali jakoś, no przecież to jest ich sprawa indywidualna, nie mieszamy się w to. Dopiero wtedy, kiedy dochodzi do tragedii, kiedy słyszymy o takich opisach, takich sytuacji, kiedy widzimy
te obrazy, które tutaj widzieliśmy między innymi przed chwilą, to nas bardzo bulwersuje i no, okazuje się wtedy, że ktoś mógł coś zrobić, ale oczywiście nie ja. Stąd bardzo ważna rola lekarzy jest i ja pamiętam kiedyś, jeszcze z 10-12 lat temu, spotkanie z pediatrami, które prowadziłem, dotyczyło to przestępstw natury seksualnej wobec dzieci, jak to rozpoznawać i jak zgłaszać, bo z tym też mamy do czynienia i to też trzeba sobie o tym powiedzieć, gdzie no, rola... Bo przecież to nie jest tylko bicie. To nie jest tylko bicie, gdzie mamy do czynienia z rodzicami albo opiekunami, od których my, wiecie Państwo, bo to jest takie zderzenie. Z jednej strony mamy do czynienia z osobami, co do których z natury przyjmujemy, że są osoby kochające swoje dzieci, opiekujące się nad nimi i osoby, które będą dbały o dobro takiego dziecka. Rzeczywistość okazuje się bardziej brutalna, że część z tych osób na swój sposób, powiem tak, kocha, ale ta miłość jest związana właśnie z przemocą, z rękoczynami, jest związana z wykorzystaniem seksualnym, ze znęcaniem się psychicznym nad starszymi, na przykład jeszcze dziećmi. I to wszystko to jest przedmiot działania policji. Bardzo ważne w tej sytuacji jest działanie wielu instytucji. Tak jak tutaj pan doktor mówi o jednym, to mnie interesowałoby dalej, co się dzieje z tym dzieckiem, czyli przyjęcie na oddział w celu uruchomienia pewnej procedury, no ale właśnie, dalej... bo teraz zapytam o taką rzecz, bo pan doktor powiedział, że dziecko zostawiamy w szpitalu, ale co pan robi dalej? Rodzice wracają do domu, czy... Nie, najczęściej... Jakie powinno być prawidłowe postępowanie lekarza? Rodzice, znaczy lekarz powiadamia policję i rodzice najczęściej są zatrzymani. Raz zdarzyło mi się, że jeden konkubent, który bił dziecko, uciekł. Może za wcześnie zawiadomiłem policję, ale potem został złapany. To mnie nauczyło, że trzeba dzwonić 15 minut po przyjęciu. Jest najczęściej sąd rodzinny pozbawia rodziców praw rodzicielskich i to jest różnie. Czasem te dzieci trafiają do takiego ośrodka preadopcyjnego, który jest w Otwocku. I między innymi tam moja koleżanka pediatra zajmuje się tym ośrodkiem i potem te dzieci trafiają do rodzin zastępczych. Najgorsze rozwiązanie jest, tak jak mówił pan doktor Sokołowski, jak one wracają z powrotem do oprawców. Albo jak dobra babcia przekona sąd do tego, żeby dziecko jednak wróciło pod opiekę babci, a ci rodzice i tak mieszkają w tym samym mieszkaniu. Ale w każdym razie lekarz powinien zawiadomić jak najszybciej policję w taki sposób, żeby jeszcze rodzice najlepiej... Policja jest, tak jak mówił pan doktor Sokołowski, na to przygotowana i dzisiaj, te procedury działają. Dzisiaj ta wrażliwość też policyjna na tego typu sytuacje jest o wiele większa niż to miało miejsce jeszcze te 15-20 lat temu i te dzieci są traktowane bardzo często jak dzieci tych policjantów. Naprawdę ta identyfikacja z ofiarą jest bardzo, bardzo duża, więc po pierwsze taki sygnał, kiedy lekarz ma do czynienia z takim dzieckiem, to jest sygnał do policjanta o podejrzeniu zagrożenia życia bądź zdrowia dziecka, bo o tym mówimy tutaj. To jest poważne przestępstwo. Ja nieraz powtarzałem i powtarzam cały czas w trakcie różnego rodzaju spotkań, wywiadów i tak dalej, że policja nie jest od odbierania dzieci, ale w sytuacji, kiedy życie bądź zdrowie dziecka jest zagrożone, policja to dziecko może odebrać, bo to jest wartość nadrzędna. Więc zapewnienie w tej momencie tego, żeby sprawca został zatrzymany, przynajmniej rozpytany, być może zatrzymany w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, ale wobec niego wszczyna się postępowania o przestępstwo karne, to jest jedna rzecz. I po drugie zapewnienie tego, żeby dziecko było w dobrym miejscu, gdzie nie będzie narażone już na zagrożenie życia i zdrowia. Te zagrożenie życia i zdrowia jest tutaj pojęciem kluczowym z punktu widzenia prawnego dla interwencji policyjnej i potem dla działania sądowego. Oczywiście też tutaj, tak jak z panią rozmawialiśmy sobie jeszcze przed wejściem tutaj do sali, że olbrzymia rola jest potem po stronie sądów, które powinny być cały czas bardzo w dalekim stopniu edukowane, by nie wierzyć i nie przyjmować za dobrą wiarę, że rodzice już zrozumieli, że dziadkowie zapewnią i tak dalej. To też pan doktor to powiedział, bo to jest fikcja. To my mówimy tutaj o dzieciach małych, bo tu pan doktor nadał pewien ton tej dyskusji co do 4-miesięcznego dziecka. Ale my możemy mieć do czynienia z dzieckiem 5, 6, 8-letnim i wtedy to dziecko nawet będzie, wiecie, ono kocha swoich rodziców, którzy przez te 8 lat byli oprawcami, ale ono nie zna innych rodziców.
I to rodzi traumę u takiego dziecka. Powoduje, że to dziecko jest roztrzęsione, zapłakane i można, niektórzy mogą czuć, szczególnie po stronie sądów, potem patrzę przy różnego rodzaju sprawach, no czy to jest dobre dla dobra dziecka? Tak, skoro bije, skoro doprowadził do takiej sytuacji, skoro zdecydował się, ja powiem to na przykładzie w ogóle spraw związanych z przemocą w rodzinie. Jak sprawca raz uderzył, to uderzy kolejny raz. I to trzeba, no powtarzaliśmy i kobietom, to, zanim jeszcze zapytam panią Mirosławę Kątą, która tutaj jest ekspertem również, jeżeli chodzi od wieloletnią o tę sprawę, to jeszcze chciałam zapytać panią Agnieszkę Hemperek. Pani Agnieszko, jako psychologa chciałam zapytać, bo dla mnie pewne rzeczy są psychologicznie kompletnie niezrozumiałe. Na przykład, zanim zapytam w ogóle o przyczynę, dlaczego to się dzieje, to proszę powiedzieć, jak to jest, no bo rodzice biją, jest ta przemoc stosowana, a jednocześnie jednak idą do lekarza. Co się dzieje w psychice właściwie tej osoby? No bo jednak szukają pomocy, chcą temu dziecku pomóc. Jak tak słuchałam, to pomyślałam sobie o tych przypadkach, gdzie rzeczywiście rodzic ma poczucie, że mógł przekroczyć pewną granicę, że może dojść do jakiegoś zagrożenia. Tak? Tutaj też Państwo wspomnieliście o takich sytuacjach, że rzeczywiście w wielu rodzinach dalej jest taki przekaz, że bicie dziecka jest czymś, co się stosuje, tak, w wychowaniu dzieci. Ja pracując również ze sprawcami przemocy, nieraz słyszałam takie wypowiedzi świadczące o tym, że oni no, sami doświadczali, tak, w przeszłości klapsów, bicia i dzisiaj funkcjonują. Więc jakaś część z tych rodziców stosuje klapsy, przemoc, można powiedzieć, powielając swój jakiś wzorzec rodzinny, tak? I w momencie być może, gdy dochodzi do jakichś zmian w zachowaniu, być może mają poczucie, że doszło do zagrożenia życia lub mogą być jakieś poważniejsze konsekwencje zdrowotne, wtedy się decydują. Ale z drugiej strony, tak jak powiedział pan doktor, jeżeli rodzic raz uderzy drugi raz, trzeci, czwarty i to się nie kończy, tak? To nie jest tak, że on zrozumie, że tak nie powinien postępować, że to jest złe. Co się dzieje właśnie, kim jest ta osoba, jak z psychologicznego punktu widzenia? Co się dzieje, że rodzic bije dziecko? I to nie jest klaps, tak? To, o czym mówi pan doktor, te obrażenia, czy w przypadku Kamila, czy obrażenia w przypadku tego niemowlęcia, no to nie są klapsy. Mhm. Jaki to jest typ osobowości? Jak to jest, że dorosły znęca się po prostu nad dzieckiem? Bo to są właśnie znęcanie się, tortury. Przecież te opisywane oparzenia typu rękawiczki, skarpetki, no to jest po prostu, to są po prostu tortury, to inaczej nie można tego nazwać. Gdybyśmy jakoś tak spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest najczęściej sprawca przemocy, to taki podział, który często jest spotykany, to jest podział na takich sprawców rodzinnych. Oni stosują przemoc wyłącznie w obrębie rodziny. Często to są osoby, które mają słabe jakieś umiejętności komunikacyjne, charakteryzują się jakimiś samymi trudnościami w kontroli impulsów, emocji, jakimiś trudnościami z obszaru tutaj funkcjonowania psychicznego. Często są to osoby z problemem uzależnienia i bardzo często są to osoby też, które w rodzinie własnej, tak, pochodzenia doświadczyły przemocy. Są też osoby takie, które mają poważne problemy psychiczne, nie są tego świadomi, nie leczą się, nie podejmują terapii, nie przyjmują leków, tak. To są bardzo często osoby z zaburzeniami właśnie emocjonalnymi, z uzależnieniami i tutaj niejednokrotnie oni ogólnie też są agresywni w stosunku do innych, tak? Więc te przyczyny, ten podział, kim może być sprawca, tak naprawdę jest bardzo różny. Najczęściej rzeczywiście, i to jest takie bardzo, bardzo przykre doświadczenie, które mam z pracy ze sprawcami przemocy, że najczęściej były to osoby, które same kiedyś doświadczyły tej traumy bycia maltretowanym dzieckiem, bycia ofiarą przemocy i niestety powielają ten wzorzec w swojej rodzinie.
Pani Mirosława Kątna, Komitet Ochrony Praw Dziecka. Komitet powstał, bo kiedyś przed laty, powiedziała Pani tę historię, został zakatowany 6-letni chłopiec, tak? To było przyczyną. Tak. Proszę Państwa, ile to lat temu? 42, prawie 3 lata temu, kiedy w głowach pedagogów, psychologów, inicjatorką była, przypomnę, dr Maria Łopatkowa, prawników, lekarzy, tutaj takim prekursorem medycznym uwrażliwiającym nas na krzywdzenie dzieci była pani profesor Bibiana Mosakowska, wieloletni ordynator chirurgii dziecięcej w Szpitalu Bielańskim. Myśmy widzieli, czuli, słyszeli o przypadkach złego traktowania dzieci, mówiąc najogólniej, prawda? Od takiego złego traktowania dzieci w sensie psychicznym, emocjonalnym, do właśnie bardzo takich brutalnych pobić, to głównie właśnie te doniesienia były ze Szpitala Bielańskiego od pani doktor Mosakowskiej, która mówiła, no nie wierzę, żeby ten uraz, który dzisiaj tam z moim zespołem leczyliśmy, żeby powstał w drodze samej. Czyli te sygnały były. Myśmy wówczas, to grono, jak niektórzy nas nazywali oczywiście szaleńcami, przed kim wy chcecie chronić te dzieci. Rodzina jest Bogiem silna, rodzina jest najlepszą wartością sama w sobie, więc przed kim wy chcecie chronić dzieci, to przeciwnicy nam tak mówili. Nie osłabiało to jakby tego zapału i zdarzyła się dramatyczna sytuacja w Warszawie, pierwsza upubliczniona przez media, na pewno nie pierwsza w ogóle, tylko pierwsza, o której media powiedziały i to tak dosyć głośno i odważnie. Otóż w tak zwanym dobrym domu, mówię tak zwanym, pozorami się kierując, ponieważ ojciec chłopca był inżynierem, jego druga żona, czyli macocha dla chłopca, była nauczycielką, pracowała w jednej ze szkół warszawskich. Dziecko było ofiarą przemocy, jak się potem w śledztwie okazało od dawna. Zostało zatłuczone pasem przez tę kobietę, jakby za przyzwoleniem ojca. Nie umiał zawiązać biedny Daniel sznurowadeł w swoich bucikach, 6-letni chłopiec. Potem w śledztwie się okazało, że tak, panie w przedszkolu widziały wielokrotnie nietypowe siniaki na jego buzi. A dlaczego nietypowe? A tak z jednej strony było jedno sine kółko na policzku, a z drugiej strony 4. Klasyczny chwyt sprawcy wobec dziecka, chwytanie za buzię, wciskanie mocno palców, szarpanie buzią, zostają na małym ciele oczywiście sine kółka, prawda? Matka tłumaczyła, że to się uderzył tu o szafkę, a ponieważ to była zacna kobieta, oczywiście mówię to z pewną goryczą i ironią, więc dawano jej wiarę. Kiedy zapytano ją, dlaczego chłopiec ma takie kropelki zakrzepnięte na głowie i nie ma włosów, to tak sobie od czapki pewnie wytarł, albo od jakiegoś szamponu, na który jest uczulony, prawda? On miał wyrwane całe kępki włosów, prawda? I takich obrażeń, no właśnie sławetne krążki brązowe na ciele, to komary go pogryzły, prawda? Były gaszone papierosy. A dziecko więc, nic nie mówiło? Dziecko nic nie mówiło, nie. Dzieci kochają, tak jak tutaj panowie powiedzieli, kochają swoich oprawców, oczywiście. Boją się, wstydzą się, boją się tego, co się z nimi stanie, co się stanie z mamusią, z tatusiem, z wujkiem, prawda? Uważają to za normę, prawda? Tak, tak. I milczą. Oczekiwanie, że dziecko przyjdzie i się poskarży, jest oczekiwaniem donikąd. To my, świat dorosłych, musimy rozpoznać te właśnie nietypowe urazy. W tamtych latach nie bardzo umiano. I to trzeba powiedzieć, mówimy o no, prawie pół wieku temu, 40 kilka lat temu, nie rozpoznawano. Czy to się coś zmieniło przez tak, te 40 lat? Komitet powstał właśnie na jakby poniekąd na kanwie tego już symbolicznego 6-latka Daniela. Działamy, pracujemy. Zmieniło się sporo. Sporo. To znaczy, po pierwsze, wiedza się zmieniła. Dzisiaj już wiemy, jak rozpoznawać nietypowe urazy. Wiedzą to przede wszystkim lekarze, wiedzą to pracownicy socjalni, wiedzą to policjanci. Sama osobiście wiele lat po Polsce jeździłam i te szkolenia dla tych służb społecznych przeprowadzałam, żeby powiedzieć, zwracajcie na pewne rzeczy uwagę. Więc zmieniło się. Zmieniły się przepisy. Mamy od 2010 roku ustawę o przeciwdziałaniu przemocy, która nakłada obowiązek prawny, nie moralny, tak jak było kiedyś, tylko prawny na ludzi, którzy pracują z dziećmi lub na rzecz dzieci,
do zgłaszania takich przypadków. Czyli to już nie jest dobra wola i moje serce, które mi tu krwawi, prawda, jak widzę krzywdzone, czy słyszę krzywdzone dziecko, tylko jeżeli pracuję z dziećmi lub na rzecz dzieci, mam obowiązek to zgłosić. Przypomnijmy, z dziećmi pracuje pani w żłobku, pani w przedszkolu, pani w szkole, na rzecz dzieci pracuje lekarz, no, okazjonalnie, prawda, policjant, który przychodzi na interwencję, pracownik socjalny, który wspiera tę rodzinę, ostatnio dość hojnie, prawda, 500+, więc pracuje na rzecz dzieci, więc jeżeli zauważa cokolwiek niepokojącego, czy psycholog, prawda, więc tutaj do własnego ogródka też, mamy obowiązek zawiadamiania o tym, że jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, jakim jest przemoc wobec dziecka. No to w takim razie proszę powiedzieć. Na wszczęcie procedury niebieskiej karty jest obligiem. Tak, jest tak, obowiązek, tak, jest obowiązek, tak, jest niebieska karta, jest obowiązek, tak, wiemy o tym. To co w takim razie nie działa? Dlaczego no dobrze, przypadek i tu Kamila, jest, i tu skoro jest tam długa wszyscy lista. Wiedzieli? Pani redaktor, tu jest bardzo długa lista. Zacznę może i z góry przepraszam tych, żeby się, nie wiem, wszystkich lekarzy, wszystkich policjantów czy pracowników, żeby się nie poczuli dotknięci, bo każda z tych służb, że tak to nazwę, jest ogromnie odpowiedzialna, trudna i ja nisko chylę czoła przed tymi ludźmi. Ale w wielu krajach cywilizowanych, gdzie przemoc też występuje, dziecko, które przychodzi do lekarza pierwszego, do pediatry, nie z chorym uchem, z katarem, jest prośba o rozebranie tego dziecka do majtek. U nas na to nie ma czasu, bo prawda, to wszystko się dzieje szybko, więc jakby szansa na to, że ten lekarz w przychodni zauważy, znacznie się zmniejsza. Niektórzy tego nawet nie robią, no bo dziecko jest zdenerwowane, zestresowane, płacze, więc jak najszybciej niech wychodzi. No tak, nie mamy sobie lekarza pediatry, ale panie doktorze, jak przychodzi do pana... No ale to jest oddział, no to jest inna sytuacja. Ja mówię... To jest oddział szpitalny. Tak, ja mówię o tych typowych takich, znaczy najczęstszych, prawda, gdzieś po drugiej stronie ulicy jest ten lekarz pediatra, który z różnych powodów, nie chce uderzać jakby tutaj mocno, nie robi tego. Nie ma na to przyzwolenia, nie ma na to jakby rozporządzenia odpowiedniego, obligu do takiego działania, więc to nie ułatwia sprawy. To musi być oblig, to właściwie powinno no powinien być norma. Powinno być obligiem, a więc stać się normą oczywiście. Kolejna sytuacja. Dzieci w przedszkolu, w szkole, bardzo często się dziwnie zachowują, prawda? Jak są jakieś inne, można by było powiedzieć. No ja rzadko słyszę, żeby któraś z opiekunek się zaniepokoiła. Dlaczego? Dlatego, że wisi nad nią miecz Demoklesa pod tytułem awantura ze strony rodzica, prawda? Skargi pisane, skargi do dyrektora, oczko wyżej do kuratora, a jeśli jest to taki kurator, jak za przeproszeniem pani kurator z Krakowa, do rzecznika praw dziecka, którego nie ma i który oczywiście rekomenduje tak zwaną metodę wychowawczą pod tytułem KLAPS. Więc jakby te luki w systemie, które pozwalają na to, żeby te sytuacje przemykały się niejako niezauważone. I największy grzech, największe przewinienie, jakie ja, czy oskarżenie z mojej strony po tylu latach pracy jest takie, że jest przyzwolenie społeczne. Te wszystkie przepisy napompowane ideologią i światopoglądem są przyzwoleniem na przemoc. Tak, proszę Państwa, ja się nie boję tego powiedzieć. Współczesni rządzący wykonują pozorowane ruchy, prawda? Tutaj coś się będzie działo, tu jakoś zmienią ustawę, tu przepis. A tak naprawdę, co jest głoszone przez decydentów? Co jest Pani zgłoszone redaktor, przez ja bym Kościół wolała, żebyśmy Polski. Nie wschodzili nie, na Pani tematy redaktor, polityczne, ale, znaczy zejdźmy na ziemię i na tę przemoc, która Pani jest. Redaktor, ale to jest na ziemi. Jeżeli słyszymy od Rzecznika Praw Dziecka, który mówi, że jego ojciec lał i on jest, prawda, fajnym facetem, jeżeli minister edukacji mówi o tym, to co on robi? On daje przyzwolenie na przemoc i trzeba to nazywać wreszcie po imieniu. Zachęcając ludzi do reagowania, co jest bardzo słusznym postulatem, sąsiadów, dalszych krewnych, pracowników, no trzeba im stworzyć zielone światło. Ja powiem jedną rzecz, która jest
To może mikrofon. Jeszcze tylko jedna rzecz, że takie osoby zgłaszające powinny liczyć na pełne wsparcie tych instytucji, które chronią dzieci, bo tutaj pani Mirosława powiedziała o jednej rzeczy ważnej. Ci rodzice często nie z rodzin patologicznych zaczynają wysyłać, i z tym mam do czynienia i miałem do czynienia, zaczynają wysyłać właśnie skargi do różnych instytucji i okazuje się, że ten zgłaszający, ten lekarz, ten szpital, nauczyciel, może nagle problemy, musi się tłumaczyć przed mnóstwem wielu instytucji, bo ośmielił się poinformować o tym, że. I teraz to też kwestia mądrości tych instytucji, że to jest po prostu działanie odwetowe. Bo ja powiem tak, no niedawno miałem taką sytuację, gdzie wychowawcy, gdzie i jeden z dyrektorów szkół zgłosił i na nich potem zeszła lawina kontroli, łącznie z rzecznikiem praw dziecka, który, no tak, no dziecko, rodzice się skarżą na szkołę, to szkoła coś musiała zrobić niewłaściwego. To szkoła postąpiła właściwie i ten rzecznik praw dziecka powinien chronić tę szkołę i pokazywać ich jako przykład, a nie ich napiętnowywać. A jeszcze mam takie... Ja muszę skończyć swój wątek. Bardzo przepraszam, jak jestem zaproszona, to muszę powiedzieć wszystko, co sobie założyłam. A chcę, już kończę, przysięgam. Chcę powiedzieć tak, że tak długo, dopóki nie zmienimy swojej mentalności, tak długo, dopóki dziecko będzie obiektem polityki, bo tak się stało niestety, to jest taka walka, prawda, na poglądy. Rodzina jest świętością, rodzina jest nietykalna, to jest autonomia rodziny. Tak, tak długo, dopóki tam nie ma ofiary. Jeżeli jest dziecko, które jest krzywdzone, to ono się staje autonomią, świętością, priorytetem. I ostatnie zdanie, jeżeli te procedury, które mamy dzisiaj, bo my je mamy, nie zaczną być wobec dzieci traktowane jako priorytet, mam na myśli sąd, który nie będzie kilka miesięcy rozpatrywał wniosku na przykład czy z policji, czy ze szkoły, tylko potraktuje to jako priorytet. Tak długo, dopóki nie będzie drożności pewnego systemu, prawda, dzisiaj pan doktor mówi, tak, policja przyjedzie, zabezpieczy, mówiąc kolokwialnie, zamknie. Zamknie na ile? Na 48 godzin, prawda? Tak, a co dalej? A dalej on sobie otrzepie pióra, ten sprawca wychodzi i wraca. I jego agresja jest wielokrotnie wzmożona. Więc dziecko w tym czasie powinno być zabezpieczone. I te dyrdy małe opowiadane o tym, że dziecku jest najlepiej w rodzinie biologicznej. Tak. Tak, tak. Zazwyczaj tak. W dobrą rodzinę nikt w butach, proszę państwa, nie wchodzi. W złą rodzinę wchodzimy. Przepraszam bardzo. Tak. Ale ja się rozgadałam, żyję. Obiecuję, że tak, ale chciałabym jeszcze zapytać panią Agnieszkę Hemperek, dlatego że teraz mówimy o przemocy, cały czas mówimy o przemocy fizycznej, ale przecież przemoc fizyczna nie jest jedyną formą przemocy stosowaną wobec dzieci. Można powiedzieć, że jest najbardziej widoczna, ale przecież jest jeszcze przemoc emocjonalna, przemoc słowna. Co takie dziecko, które słyszy, że jest złe, gorsze, że jest głupie, już nie chcę tutaj mówić inwektyw, co ono myśli o sobie? Właśnie chciałam zwrócić przemoc, uwagę, nie widać. Że wśród tych rodzajów przemocy, to oprócz tej przemocy fizycznej, która gdzieś często jest widoczna lub też ukrywana i z czasem zostaje być widoczna, jest ta przemoc psychiczna i to są właśnie często te komentarze, to krzyczenie, to wyzywanie, to obrażanie, to deprymowanie. Ale też takim ważnym rozróżnieniem, nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, przemocy jest ta forma bierna. Ja często spotykam się, powiem już na etapie, gdy pracuję z osobami dorosłymi, one nieraz sięgają pamięcią, tak, do przeszłości, że oni byli w przeszłości przez rodziców karani na przykład milczeniem, nieokazywaniem uczuć, obojętnością. To też jest forma przemocy biernej. Inną formą przemocy wobec dziecka jest zaniedbywanie jego potrzeb fizycznych, ale też i psychicznych. To są często dzieci, które nie są leczone należycie, nie są dostatecznie ubierane w odpowiedzi na pogodę. To są nieraz dzieci, które do szkoły przychodzą w za małych ubraniach, niedostosowanych do płci. To są dzieci, które są głodzone, to są dzieci, które właśnie nie mają czułości, nie mają bliskości. No właśnie, można by powiedzieć, że to jest mniej ważne niż przemoc fizyczna, ale czy na pewno? Bo przecież jaki dorosły wyrośnie później, tak? Z tak niskim poczuciem wartości, jak to się odbija później na jego życiu? Bo przecież nie zawsze przemoc widać właśnie na rentgenie.
Właśnie te skutki tej przemocy biernej, one mają długofalowe wymiary i bardzo często właśnie to jest doświadczenie mojej pracy z osobami dorosłymi, gdy szukamy źródła różnych zachowań, różnych trudności, różnych problemów, to właśnie okazuje się, że i oni często nie byli tego świadomi nawet, że doświadczali tej formy biernej, tak, przemocy, że nie była im okazywana bliskość, nie było im okazywane uczucia, że spotykali się na przykład z milczeniem, karaniem milczenia, nieodpowiadaniem na pytania, gdy sprzeciwili się rodzicom. Więc bardzo często rzeczywiście to jest taka forma, która mocno dotyka i rani bardzo ważne potrzeby, no bo to są potrzeby psychiczne dziecka. Ja jeszcze jak też przysłuchiwałam się rozmowie i tutaj jest taka moja potrzeba wspomnienia o jeszcze jednym rodzaju przemocy, jaką doświadczają dzieci. Ja wiele lat pracowałam w ośrodku interwencji kryzysowej. Byłam też w grupach właśnie w ramach niebieskich kart, grupach interdyscyplinarnych i bardzo często, gdy występowała przemoc w rodzinie w stosunku do osób dorosłych, było takie podejście różnego rodzaju instytucji. Na szczęście to się zmienia i mam nadzieję, że jeszcze bardziej będzie zmieniało, że pomimo tego, że były dzieci, często była taka informacja, dziecko nie doświadcza przemocy ze strony rodzica, bo nie jest bite, bo nie jest wyzywane. Natomiast dziecko, które widzi przemoc między rodzicami, które widzi, że jeden najważniejszy dla niego człowiek, rodzic, krzywdzi drugiego, doświadcza tak dużej traumy, tak dużego cierpienia i właśnie to nie jest tak, że on jest tylko świadkiem przemocy. W takiej sytuacji, gdy obserwuje przemoc kochających się rodziców, bo dla niego rodzice są najważniejsi, tak? On ich bardzo kocha i wiadomo, zawsze będzie gdzieś bliżej nich, i doświadcza z poziomu wieku, w jakim jest, poczucia bezsilności, że nie może pomóc temu drugiemu rodzicowi, to jest wielkie doświadczenie właśnie bycia ofiarą przemocy. I to często gdzieś umyka w takim spojrzeniu na przemoc, jaka dzieje się w domu, w ramach przemocy domowej. Bardzo dziękuję. Ja chciałam na koniec zapytać, pamiętam Olu, chciałam zapytać na koniec, co z tym zrobić, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła, ale ponieważ właśnie pani Ola chce o coś zapytać, jest również pani z nami, pani z Rzecznika Praw Pacjenta i ja mam nadzieję, pani Jasiu, że pani też się włączy w tą naszą dyskusję. Ja chciałam powiedzieć tak, bo tutaj słuchałam, co mówił pan doktor, że oczywiście, jeśli chodzi o małe dzieci, niemowlęta, dwuletnie, trzyletnie, one nie mogą podjąć żadnych działań. Wiemy też, że jest bariera psychiczna, o której mówiliśmy, dzieci kochają swoich rodziców, idealizują, też nie chcą mieć gorszych rodziców. Ale ja kiedyś byłam zaskoczona ileś lat temu, kiedy przyjechała do mnie moja koleżanka ze Szwecji. Jej syn się zachowywał w sposób po prostu taki, że ja bym nie wytrzymała. A ona mówi, nic nie zrobię, bo on ma taką karteczkę z numerem infolinii i wszystkie dzieci w Szwecji są przeszkolone, wyszkolone, wyedukowane, że jak ktokolwiek, cokolwiek im zrobi, to one biorą za telefon i dzwonią. I ja mi się wydaje, że u nas też coś w rodzaju takiej infolinii przez krótki czas istniało, czy też były takie, mowa o tym. Ale to zaraz, bo właśnie ja to zawsze mam taką obawę, czy jakby... Bo to jest jakby my jesteśmy po jednej stronie tej wajchy. To, co pani Mirosława mówiła, to, co mówisz, Olu, to jest ta druga strona. No i teraz znajdźmy ten rozsądny środek, tak? Znaczy też no, nie może być tak, prawda, że nie można nic powiedzieć, bo inaczej dziecko gdzieś zadzwoni i... Ale trzeba sprawdzić taki sygnał na pewno, mi się wydaje. Jest jeszcze pani Joanna, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Jeszcze tylko pozwólmy na włączenie się i zaraz, panie doktorze. Nie, ja tylko chwilkę. Pani Joanna Niewiadomska, Rzecznik Praw Pacjenta. Joanna Niewiadomska z biura. Chciałam powiedzieć tylko, że... Dziękuję. Zapraszamy. Przysłuchując się tej dyskusji, zwróciłam uwagę i cały czas myślę o tym,
co powiedział któryś z panów, że lekarz pierwszego kontaktu to jest taki lekarz przecież, do którego się chodzi. Wymuszany, to jest nawet obowiązek, na przykład szczepień, prawda, czy różnego rodzaju takich przeglądów. I pomyślałam, że to jest bardzo ważne dla nas z punktu widzenia Biura Rzecznika Praw Pacjenta, żeby uczulić po prostu lekarza pierwszego kontaktu, który powinien jakby wymusić u tych rodziców, żeby obejrzeć to dziecko od stóp do głów, od czubka głowy, prawda, do... I to jest taki moment, kiedy rodzic no, nie ma wyjścia, prawda, bo przychodzi na właśnie na wizytę kontrolną, na szczepienie i nie ma wyjścia, tylko po prostu trzeba rozebrać to dziecko. Czyli właśnie uczulić lekarzy, żeby po prostu to zrobić. Ja myślę, że tutaj Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ma tutaj wiele też do zrobienia. Liczymy tutaj... Jestem bardzo poruszona w ogóle tą dyskusją. Liczymy na pomoc. I trzeba działać. Pan doktor. Ja chcę dwa słowa powiedzieć w nawiązaniu do tego, co pani mówiła, ale przede wszystkim do tego, co mówił pan inspektor Sokołowski. Ci lekarze pierwszego kontaktu nie badają dzieci, nie rozbierają ich. Ja opisywałem dwójkę dzieci na zlecenie policji, dwójkę dzieci krzywdzonych przez konkubenta, które chodziły na szczepienia, były kwalifikowane do tych szczepień. Lekarz je szczepił i dopiero jak matka się wystraszyła, że ten konkubent przesadził, to zgłosiła się do SOR-u, a te dzieci były pod opieką poradni przy ulicy Szczęśliwickiej w Warszawie. I druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, pamiętacie państwo, na pewno wiecie, że jeżeli my przyjmujemy dziecko do szpitala, ja przyjmuję dziecko z rozpoznaniem ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, skręt jądra, to zawsze muszę napisać rozpoznanie. Ono może być rozpoznaniem wstępnym, ale potem dziecko wychodzi ze szpitala z rozpoznaniem końcowym. Tym rozpoznaniem końcowym dla zespołu dziecka krzywdzonego jest T-74. Proszę sobie wyobrazić, tak jak mówił wcześniej pan inspektor Sokołowski, we wszystkich szpitalach dziecięcych w Polsce rocznie stawia się tylko 200 takich rozpoznań. To są statystyki. Jasne. Chciałam zapytać... Tak, ale to właśnie tak konkludując, pani Mirosława, na pewno pani powie, proszę nie bardzo. Ja bym chciała, żebyśmy nie rozwiążemy pewnie tej sytuacji, bo ona jest trudna do rozwiązania, ale jeżeli taka rada, jak właśnie, żeby apel do lekarzy rodzinnych, żeby do pediatrów, żeby badali dziecko, jeżeli mieliby państwo takie proste rady, co można zrobić, żeby to zmniejszyć, żeby te przypadki po prostu, no żebyśmy znowu nie pisali za kilka miesięcy, opisując drastyczny przypadek śmierci dziecka i nie widząc tych przypadków, które nie są widoczne i ba, nie widząc tych przypadków dzieci, które być może nie żyją z tego powodu, bo nie wiem, czy zawsze jesteśmy w stanie to ocenić, jaka jest przyczyna śmierci. Co z tym zrobić? Co możemy zrobić? Panie doktorze, pan jest na pierwszej linii frontu, to zacznę od pana. No, nie czuję się na siłach, żeby edukować lekarzy pierwszego kontaktu, ale tak jak mówiła pani przewodnicząca, no nasze oczekiwanie jest takie, żeby lekarz rodzinny badał te dzieci. No, ja powiem tak, ja oczekiwałbym tego, żeby w każdej sytuacji, kiedy mamy podejrzenie, nawet to drobne, że coś tu jest niewłaściwego, coś mi tu nie gra i ten rodzic no, niby mnie przekonuje, ale gdzieś tam mi coś świta, że coś jest nie tak, żeby informować o tym, żeby nawet po takiej wizycie poprosić tego nawet dzielnicowego, żeby przyszedł, myśląc o tym dziecku, że tam może coś się niepokojącego zadziać u tej osoby. Niech jadą, niech sprawdzą, niech zrobią wywiad, żeby potem nie było takiej sytuacji, że to dziecko było, a ktoś nie zareagował. Pamiętajcie państwo, albo podchodźcie państwo wtedy na to sposób, że potem, kiedy dzieje się tragedia, wchodzi w gry prokurator i sprawdza po kolei wszystkie instytucje. Był, sprawdziłeś, no coś tam mi świtał, aha, czyli w niektórych przypadkach niedopełnienie twoich obowiązków, tak? Nie wywiązałeś się, to dlaczego nie sprawdziłeś? Więc żebyśmy tego nie mieli, tym bardziej, że dotyczy to bardzo często tych miejscowości, w wielu sytuacjach, małych, gdzie ludzie się znają dosyć dobrze. I to są to, co tu wcześniej powiedziałem, ten lekarz pierwszego kontaktu, ten pediatra, to jest ten pediatra, który leczył to dziecko jedno, drugie, trzecie, czwarte czasami jeszcze, jeśli, i on leczył też dzieci tych policjantów, którzy tam są. Więc jeśli masz takie obiekcje, wiesz, że coś się dzieje niepokojącego i to nie jest coś, co jest tak ewidentne, jak tu widzieliśmy, gdzie tu nie ma co się zastanawiać, tu trzeba dzwonić, tu muszą przyjechać, zatrzymać, działać,
informujmy potem nawet po takim fakcie, niech sprawdzą, niech pojadą, niech zrobią wywiad w takiej sytuacji, bo to dziecko samo się nie obroni. Pani Mirosławo, co, kolejna ustawa, co? Nie, ja myślę, że przede wszystkim niech każdy robi to, co do niego należy w sposób rzetelny, z dużą empatią i wrażliwością. To się ogarnie w tych przepisach, które są naprawdę. Je trzeba byłoby doprecyzować, uszczelnić, ale gdyby tak rzeczywiście było, świetnie pan inspektor mówi o tym, że rzeczywiście pracujmy interdyscyplinarnie. Jest oblig w ustawie pracy interdyscyplinarnej. No tak, ale takiej też codziennej pracy interdyscyplinarnej. No konia z rzędem temu, który tak właśnie tutaj zadzwoni do tego dzielnicowego, właśnie jakiś nauczyciel. Czyli krótko mówiąc, nie do końca to jest realizowane tak, jak być powinno realizowane, ale jest jeszcze większy problem, tak zwana anonimowość rodziny. No, rodzina małego Kamila, przenosząc się do Częstochowy, stała się rodziną anonimową dla tamtej społeczności. Podczas tego, kiedy w poprzednim miejscu zamieszkania była niebieska karta, były wielokrotne interwencje, były, zdaje się, odebrane już jakieś dzieci starsze, zniknęli. Ja przypomnę, proszę Państwa, ale praca z rodzinami z tak zwanych grup ryzyka wiele lat temu, między innymi uczestniczyłam w tych pracach, żeby było tak zwane śledzenie losów dziecka z rodzin z grupy ryzyka. Tych ryzyk jest bardzo wiele, one są opisane, wyartykułowane i przede wszystkim jest konieczność pracy właśnie między OPS-em w miejscowości X, a OPS-em w miejscowości Y, lekarzami pierwszego, czy te sygnały, które tam zgromadziliśmy, już nie mówiąc o roli sądu, bo jeżeli sąd jest właściwy dla danego terenu, to dla innego terenu już nie jest właściwy i to wszystko umyka. Więc tak długo, dopóki nie będziemy traktowali jako losów dziecka jako priorytet, to będziemy cały czas dewagować na tym samym. Bardzo ważną rzecz i pan tutaj, że czy musi być ta współpraca. Tylko współpracujemy, a gdzie jest ktoś, kto to koordynuje, zbiera tą wiedzę i wyciąga wnioski, że proszę, mamy tu sygnał stąd, sprawdziliśmy i wszyscy sprawdzają sobie, to jest tak, jak to się mówi, silosowość. Każdy osobno, każdy nie ma czegoś, nie wiem, może właśnie ten cały rzecznik praw dziecka, może by zrobił takie stanowisko, nie wiem, czy jest takie, dotyczące przemocy, gdzie byłyby te wszystkie gdzieś zbierane. Gdzieś ktoś, taki ktoś, gdzie te sygnały i ktoś, kto koordynuje, zbiera i ostatecznie do końca sprawdza i to, co pani mówiła, jakieś rejestry, które przechodzą, tak jak przechodzą rejestry za gwałcicielami, czy mamy rejestry, wiemy, że ta osoba, jak się przeniesie, to jest obserwowana, tak tutaj te osoby, które stosują przemoc, też powinny, bo one, to był pani tutaj doktor mówiła, no na pewno nie powinny w systemie ginąć. Pani Agnieszko. To losy dziecka powinny być monitorowane, może nie tyle sprawdzone, tak jak w przypadku pedofilii, bo on dalej będzie zagrażał, prawda, gdzieś w innej miejscowości, więc ta etykieta powinna iść za nim. Natomiast monitorowanie losów dziecka, które doświadczyło którejkolwiek form z przemocy. To powinno iść w ślad za dzieckiem, prawda? I wtedy no, może byśmy minimalizowali. Pani Agnieszce, jeszcze chciałam oddać głos do Krakowa na moment. Myślę sobie, że takie uwrażliwienie właśnie na te objawy, o których tutaj mówiliśmy i takie fizyczne, ale też i często zmiany w zachowaniach dziecka, gdzie można zauważyć z perspektywy, nie wiem, nauczyciela, pedagoga, też właśnie te rodziny, gdzie jest już przemoc, tak? Gdzie jest ta przemoc w stosunku do dorosłych, to są nieraz dzieci, których wcześniej czy później może wystąpić przemoc. I myślę sobie, i przynajmniej tak jak pamiętam z mojego doświadczenia właśnie w pracy w interwencji, można i do nas nieraz zgłaszali się, dzwonili nauczyciele, pytali, co mogą zrobić. Można zgłosić i często my jako psycholodzy, jak mamy podejrzenie, my piszemy do sądu rodzinnego, uruchamiamy inne instytucje i wtedy mówimy o tym działaniu międzyinstytucjonalnym, o naszych podejrzeniach, bo ja myślę, że tutaj jest to, co ważne, to co tutaj było też w tej dyskusji, że my nie musimy tego rozsądzać, czy tak jest. Jeżeli mamy podejrzenie i tak uważam, że często pracując gdzieś z dzieckiem, z rodziną, możemy mieć takie przypuszczenie. Ja uważam, że gdy chodzi o dziecko, to czasami
lepiej być nadwrażliwym, lepiej się pomylić, niż przeoczyć to, że to dziecko jest krzywdzone, bo my też będziemy w końcu kolejnym dorosłym, który nie zareagował, co jeszcze wzmacnia w nim to, że nie wie, gdzie po prostu szukać szukać pomocy w sytuacji przemocy. Panie doktorze, zostawiam panu ostatnie słowo, ponieważ jesteśmy już mocno po czasie, a też proszę powiedzieć, ja muszę zapytać o taką rzecz, bo jest pan lekarzem, pan leczy pan. Co w panu, jak widzi pan takie dziecko, co pan myśli? Jakie tutaj uczucia, emocje? Czy w ogóle jest czas na emocje w takim momencie? Nie powinienem tych emocji pokazywać, bo tak jak powiedziałem, my powinniśmy się zachowywać tak spokojnie, profesjonalnie, jak rozpoznamy ten zespół, to przyjmować go do szpitala. Proszę sobie wyobrazić, że to dziecko, które ja pokazywałem z tymi licznymi złamaniami, to były wszystko złamania wygojone. One miały po kilka tygodni, czyli jeżeli dziecko miało 4 miesiące, to było bite co najmniej 6 tygodni wcześniej. I ku osłupieniu wielu lekarzy w moim szpitalu, ja to dziecko przyjąłem na oddział zachowawczy, na oddział patologii noworodków i niemowląt. To dziecko nie miało wskazań do hospitalizacji w oddziale urazowo-ortopedycznym, bo te załamania były zagojone. Ja konsultowałem to z ordynatorem oddziału urazowo-ortopedycznego i tak żeśmy razem zrobili. I drugą rzecz, którą chcę powiedzieć, o której mówił pan inspektor, to fajnie by było, gdyby był jednak rozsądny i dobry sąsiad, który słysząc awanturę za ścianą zadzwoni po tą policję. Policja wezwie pogotowie. Albo nawet zapuka do drzwi w ogóle, tak, zapyta, co się dzieje. A nie powie tak, jak wspominał pan inspektor, u nich są zawsze awantury, co mnie to obchodzi. To tak nie powinno być. Bardzo dziękuję. Myślę, że musimy zakończyć tę dyskusję. Ja dziękuję, Kasiu, tobie. Dziękuję bardzo. Bądźmy po prostu uważni, tak? Znaczy, bo to nie jest tak, że jest jedna instytucja, jeden rzecznik, który za to wszystko odpowiada. Znaczy, każdy z nas musi po prostu popatrzeć na to, co dzieje się obok i tak jak mówili tutaj państwo, tak? Po prostu zareagować, nie czekać. I bardzo też dziękuję trzeba to wszystkim zbierać, bo za to dyskusję. Mówię, to jakieś... Ja, Kasiu, bardzo ci dziękuję. Dzisiaj nam bardzo pomogłaś. Państwu bardzo dziękuję. Ta nasza dyskusja się, proszę, tyle przedłużyła, ale myślę, że to był czas bardzo wartościowy i chociaż przykrym tematem kończymy, to może ktoś nas gdzieś tam usłyszy i coś zrobi.